Wystawa Janosza Szterna, Krajobraz po Zagładzie, składa się z dwóch części. Jedna część jest realistyczna, to cykl grafik odnoszących się do jego wspomnień z getta lwowskiego, grafik powstałych po wojnie. Część druga to kolaże abstrakcyjne, które przenoszą traumę wojny, które przenoszą emocje tego dramatu, jaki przeżył Janosz Stern, na zapisy abstrakcyjne. I tutaj prezentujemy jego kolaże bazujące na symbolach dramatu, na symbolach śmierci, na symbolach, które równocześnie są tragiczne, ale mają w sobie pewien rodzaj delikatności. Janosz Stern potrafił zbalansować pewien rodzaj patosu opowieści o Holokauście z odpowiednią zawartością dramatyzmu. I dlatego dla naszego muzeum, dla naszego programu tutaj dotyczącego, odnoszącego się do Holokaustu, ta wystawa jest tak niezwykle ważna.